69. Duszyński. Wiele się jeszcze może wydarzyć, ale myślę, że zapowiada się dogrywka. Chciałbym. Na linii rzutów wolnych już teraz mogę powiedzieć najskuteczniejszy strzelec tego turnieju, bo po wczorajszym dniu przewagę nad drugim zawodnikiem miał prawie 30 punktów, a dzisiaj dołożył 21, no to wątpię, żeby dzisiaj ktoś rzucił 80 punktów. Że Lewandowski, on potrafi. I jest Gudi. Witam serdecznie. Witam was serdecznie. Trzema punktami Kujawsko-Pomorskie i posiadaniem piłki. Finału. Dla kogo brąz? Dla kogo najgorsze miejsce, jakie może być czwarte poza podium?
jeszcze jednym filmik.